Siemaneczko, witam wszystkich widzów kanału Hajlik i oczywiście moich najwspanialszych widzów i zapraszam wszystkich na cały dzień ze mną. Będzie trening MMA, będzie coś z firmy, będzie trening na pewno siłowy i może wieczorkiem wybiorę się właśnie z moją Natalią na jakieś, ja na pewno krótsze, bieganko. Lecimy. Oj kurwa jebane. Lana trening jest dzisiaj stójkowy. Stójeczka, poruszanko, proste kombinacje, bez kombinatoryki, żeby później nie zapomnieć wszystkiego w oktagonie. Zaczynam od standardowej rozgrzeweczki, czyli rozgrzeweczka w wehikule czasu. Ta maszyna oczywiście mnie nie opala, ale fajnie grzeje, więc takie 5-10 minut. I później tam przechodzę już na matę, troszkę poskaczę, troszkę wygibasów i zaczynamy. I jesteś w tym sobie. A jeszcze robić z wejściem ten jakby? Tak. Czy... Może zrób na razie z miejsca. Tu. O właśnie, no. Tylko nie tak, jak coś chce. Tylko ładnie odkręć się, nie? Na paluszka. O właśnie, no. Jeszcze raz. Tak jest. I na razie to. Jeszcze raz. O właśnie. Schodzisz sobie, zmieni. Tak. O właśnie. Lewy prawy po nawierzchu. Długie ciosy. Dokręcaj łapki. Tak, tak. Tak. One są, ty chcesz puścić je luźno, one są takie jeszcze kurwa, takie, no. Nie puścisz ich tu, puść je w barku luźno. One mają tu długie być, a u ciebie są tak. Takie, wiesz, co chodzi na spięciu, nie? No. One muszą puścić, no, luźno je musisz puścić. Ale wpajam sobie, siąłem to w bareczek, dokręcaj łapki. Drugi i ostatni, żeby nie było, że co 2 godziny piję energola. Ale po konferencji dzisiaj właśnie z rana takie dwa muszą wlecieć. Jednak 6 godzin snu robi swoje. Dzisiaj jest ambitny plan ogólnie. Ten trening właśnie jest zaliczony. Szybka dzisiaj jeszcze siłówka, a wieczorkiem spokojne bieganko. Więc trochę energii jeszcze. Trzeba. Nieskromnie powiem, że jestem zadowolony z, powiedzmy, ze swojego występu, tak, bo każdy myślał, że taki spokojny, cichy osobnik się zestresuje, a bardzo fajnie się czułem, już tak w sumie nie mogłem się doczekać, też gali się nie mogę doczekać. Jeśli chodzi o organizację, to 10 na 10, tam nawet wszystkim dziękowaliśmy. Byliśmy prowadzeni normalnie jak dzieciaczki za rączkę, nikt się nie mógł zgubić w tej całej organizacji. Jestem bardzo zadowolony z mojego bloku, no i też z pierwszego, drugiego i trzeciego bloku. Była zadyma, było trochę spokoju, śmiesznie, więc myślę, że każdego zadowoliliśmy na tej konferencji. Witam wszystkich w mojej kuchni. No i standardowo przed spotkaniami odwiedzam właśnie swoją kuchnię tutaj w gaming roomie.
i będzie tak, 200 gramów mięska wołowego, dwa takie właśnie tutaj kotleciki, do tego pomidory, skyr, dodam do tego słodziki, precle i to będzie taki pierwszy posiłek. Później po treningu i po spotkaniach planuję coś lekkiego, bo jeszcze właśnie wieczorem chciałbym pobiegać, więc pewnie będzie to białeczko i wafle. Który poziom, Robur? Zaraz będzie setny. Krótki chill. Musi być. Nie po to robiliśmy gaming room. Żeby podczas pracy nie pozwolić sobie na chwilkę gierek. Fortnite jest najczęściej chyba. CS, Battlefront. O ile się nie mylę z nazwą, to chyba wszystko w sumie aktualnie. Dobra, idę popracować. Idę skontrolować, co się dzieje na szwalni. Był tu Robur? Nie. Kurde. To nie jest szwalnia. Ale ty nie miałeś składać filmu jakiegoś teraz? To cios poniżej pasa. Dobra, a tak na serio, zaraz wyjdzie, że tu tylko wiesz, szwindle. Tylko gierki, tylko gierkowanie. Że firma sama wszystko robi. Nie no, tak naprawdę to jest ustawka. Wyłączamy. Gran Turismo, nie ma co. Ale żarciki dzisiaj, co? No chcieliśmy dzisiaj nagrać spotkanie, ale kurczę, chłopaki pojechali do innego miasta na spotkanie. Tak jest, na bardzo poważne spotkanko. Ja ze względu właśnie na treningi i właśnie planowaliśmy przygrać cały dzień tutaj, więc postanowiłem, że zostanę, bo to jednak wyprawa tam kilkugodzinna, jeszcze powrót, spotkanie długie, poważne, więc troszkę by się zeszło. No więc znajdujemy się tutaj dzisiaj. I co, idziemy popracować teraz tak na serio? Można. Dobra, to pewnie coś z projektowego tam przetestujemy. Dobra. Ja już po spotkankach zaczynam drugą jednostkę treningową. Szybka siłówka. Myślę, że tak w 40 minut będę chciał się wyrobić. Zrobię mój ulubiony martwy ciąg. Wypychanie na ławce płaskiej, ale wąsko. I myślę, że do tego dorzucę jakieś podciąganie lub wiosłowanie. Łap nie będę robił, żeby się nie pospinać, bo Kamil będzie później na mnie zły, że za bardzo się spinam przy ciosach. Więc już sobie dzisiaj daruję bicki. Sobie w głowie i tak, pierwszy będzie martwy ciąg, teraz właśnie wyciskanie wąsko i na plecy zrobię ściąganie drążka, wyciąg górny i już nic nie będę dodawał. Dzisiaj będzie dużo treningów, szybkie, intensywne, nie ma co przedłużać na siłę. Konkrety.
siłóweczka to w ogóle teraz nie męczy w porównaniu do treningów MMA. Może kilka słów o treningu, bo jak to wygląda? No tak, z 8 treningów w tygodniu samo MMA, właśnie dwie takie okrojone siłówki, jak ja to nazywam, pomniejszone FBW. Czasami robię przysiady z takimi dodatkowymi ćwiczeniami jak wypychanie, plecy, czasami bicek, jakieś barki, jakieś wyciskanie żołnierskie. A drugie okrojone FBW to właśnie martwy ciąg i też właśnie dopchanie, coś na plecy. Kombinuję, bawię się, no i czasami wciskam, jak można, właśnie jakieś bieganko. Więc dzisiaj sobie wcisnę takie spokojne bieganko. Może jakąś dyszkę zrobimy. Pobiegamy sobie z Natalią, bo mało jest teraz tak jakby okazji na wspólne bieganko. Jak jeszcze tak nie dokręcałem tej śruby treningowej, jeśli chodzi o MMA, no to właśnie miałem możliwość więcej biegać z Natalią. No bo to, jak wiadomo, dużo przyjemności sprawia spędzanie z drugą połówką, robienie tego, co się właśnie kocha, między innymi właśnie jest trening siłowy lub właśnie bieganie. Pokładamy. Ile to było? 140, teraz 180, 200 i powolutku do góry, jak wiadomo, u mnie rozgrzewka trwa bardzo długo. Impulsik był, kolejna stacja. Armio, ruszyła sprzedaż pay-per-view. Mój link, reflink, znajdziecie w opisie filmu. Kurwa. Dobra, dwie baki, rozgrzeweczka. Tak, jest, kurwa. 220. Gitas. Może zostaniemy 220, byłbym bardziej zregenerowany, no to tak jak mówiłem, planowałem 250, ale to nie jest ten dzień, siła tak nie ucieka, myślę, że na tym poprzestaniemy dzisiaj. I tak by się dzisiaj prezentował w sumie ten trening, trzy stacje, impulsik taki siłowy bez kombinacji, mała objętość treningowa. Chwila na oddech i lecimy, troszkę taki element, powiedzmy, wyciszenia teraz będzie. Bieganko zrobimy, 10 km, spokojne tempo. Ja też zaczynam spokojnie, bo 5 km rozgrzewki jeszcze. Takie interwałki, ja spokojne. Zrobię 2 km, porobię kilka takich ćwiczonek pod bieganie i później sobie już dokończę do dyszki. Dobrze się ogólnie czuję. Energole weszły rano, jeszcze trzymają, kawka po drodze też wleciała, jest fajnie. Dobra, bieganko i pewnie to będzie takie podsumowanie, koniec vloga. Już kolacyjki nie będziemy nagrywać, wiadomo, że będzie dużo mięsa, jakieś żelki, dużo węglowodanów. To jest takie oczywiste połączenie, mięso i żelki. Więc dziękuję wszystkim za uwagę, widzom kanału Hajlik, moim najwspanialszym widzom na świecie. Zapraszam Was tutaj na jakieś zakończenie romantyczne przy zachodzie słońca. I co, widzimy się 4 czerwca. Ostateczne starcie.